Sianowskie Centrum Wiedzy to instytucja, która pracuje na wielu poziomach i na wielu płaszczyznach. W samym naszej instytucji kultury mamy do dyspozycji bibliotekę oraz jej 7 filii na terenie gminy i miasta Sianów. Centrum Kultury, w której odbywają się wielorakie warsztaty dla dzieci i młodzieży, wokalne, teatralne, plastyczne. Oprócz tego mamy w swoich zasobach 75-letnie kino Zorza, które właśnie skończyło swoją nową odsłonę. Jesteśmy po kapitalnym remoncie podłogi, sufitów, ścian, foteli oraz nagłośnienia wraz z rzutnikiem laserowym. Obok kina działa Galeria Zorza, w której mamy cały czas interdyscyplinarne wystawy artystów z całego świata, z całej Polski, jak i naszych tu lokalnych. Mamy także w naszych zasobach przepiękne, nowo oddane 14 marca w urodziny Einsteina litery Pi Centrum Nauki, w którym mamy do dyspozycji 26 eksponatów poświęconych ciepłu i temperaturze. A sama cała budowa Centrum Nauki jest poświęcona, jest symbolem nieistniejącej fabryki zapałek ufundowanej przez Augusta i Laura Kolbego, którzy mieli ogromny wpływ w ogóle na rozwój infrastrukturalny, jak i społeczny naszej miejscowości od początków istnienia fabryki. Oprócz tego Sianowskie Centrum Wiedzy to także 24 świetlice wiejskie działające na terenie gminy Sianów, w której także odbywają się cyklicznie spotkania, zajęcia. To, co robimy najczęściej w samym Centrum Kultury tutaj w Sianowie, zawsze próbujemy oddziaływać tymi zajęciami na nasze świetlice. Naszymi takimi plenerowymi imprezami, którymi możemy się pochwalić, a na pewno się nimi chwalimy, to jest Folk Film Festival. To interdyscyplinarna impreza poświęcona kinematografii, polskiemu kinowi, muzyce, teatrowi, sztuce, fotografii, który się odbywa rokrocznie latem. Już jest przed nami 11. edycja, a przy tym istnieje i towarzyszy konkurs krótkich filmów Kokofy. Oprócz tego mamy oczywiście Dni Ziemi Sianowskiej, która rokrocznie przyciąga rzesze tłumów na dobre i fajne imprezy dla dużych i dla małych. Oczywiście Dzień Dziecka, Dożynki, Sfery Kultury, a od niedawna także działamy w pasie nadmorskim, w nadmorskiej miejscowości Łazy, która też jest naszą częścią przepięknej, lokalnej gminy Sianów. Śledź nas na www.wsb.net.pl.